Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Ta ta ra ta na 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 na. A dlaczego dzisiaj śpiewamy kawiarenki zamiast zamiast Rivers of Babylon? Nie wiem. Coś się pozmieniało u was w życiu? No, jak ci nie pasuje, możemy śpiewać najważniejsze. Są dni, których jeszcze nie znamy. Czy na przykład jutrzejszy, nie? Czy tam... Dobrze, ale bo znamy ostatni tydzień. Nikt tak nie zna ostatniego tygodnia jak my w Pulsie Tygodnia. Radiowcy bez cenzury, czyli nasz autorski, subiektywny przegląd wydarzeń z ostatniego tygodnia. Streszczenie tygodnia. Bierzecie, oglądacie i od razu wiecie więcej albo i nie. W skrócie, nie robiłbym sobie jednak dużych nadziei. Ja też nie, względzie. Ale bym oglądał. W skrócie, generalnie polecamy nasz kanał, polecamy ogólnie takie, subskrybowanie, sprawdzenie naszych podcastów na Spotify, jeśli nas widzicie na YouTubie, albo na YouTubie, jeśli nas oglądacie na Spotify. I odwrotnie. Zaczniemy dzisiaj nie od polityki. Tylko chciałem powiedzieć, że jest Patronite i tam też można wpaść. Też można. I wspierać nie od polityki. Dobre dzieło. Dobre dzieło. Dzisiaj chciałem nie od polityki. Od najważniejszych wyników badań, które się w tym tygodniu pojawiły. No. Mężczyźni myślą o seksie 19 razy w ciągu dnia. A o jedzeniu... Kto zaniża średnią? Nie wiem, 19 razy w ciągu dnia, a o jedzeniu 18 razy dziennie. To są najnowsze badania. Czyli częściej myślimy o przytulaniu się niż o jedzeniu. Jeden raz, ale zawsze. Tak. To robi różnicę. Ewidentnie wynika z tego, że my mężczyźni bardziej dbamy o potrzeby społeczne, o to by, nie wiem, było nas więcej. By społeczeństwo rosło w siłę. By Polska rosła w siłę. Niż o własne potrzeby, co obala wszelkie wcześniejsze podejrzenia, jakobyśmy my, faceci, byli egoistami. Ale wiecie co? Podoba mi się ta nasza odpowiedzialność. Tak, bo się okazuje, że my, faceci, jesteśmy jeszcze fajniejsi niż do tej pory sądziliśmy. Ja jestem wzruszony. I skromni. Przede wszystkim. Z nami nie zginiecie. Jesteśmy ludźmi pozbawionymi pychy. Tak, tu zwracamy się do naszych wszystkich widzek, które nas oglądają. No niestety musicie z nami wytrzymywać. Dobra, to jedziemy, słuchajcie, z konkretem, jedziemy z polityką, ale dzisiaj krótko, bo to i krótszy tydzień ze świętem w środku, więc więc politycy mieli troszeczkę mniej czasu na to, żeby odwalać siarę i siać manianę. To ja mam takie odwrotnie. Siarę. Tak, to ja mam wyniki takich badań. Pracę Sejmu negatywnie ocenia 61% Polaków. To czekaj, to jest jakaś bzdura. Kompletnie. To jest badanie bez sensu. Nie można oceniać czegoś, czego nie ma. Tak. Nie? Bo przecież Sejm nie pracuje. Oni tam się, nie wiem, jedynie zbierają od czasu do czasu posłowie. Właśnie, zbierają się, jakby się rozbierali. To było, może nie wszyscy, ale to by było ciekawsze. Nie mów hop, bo jeszcze przeskoczysz. Tak? Uważaj, co mówisz. Bo jeszcze by się okazało, żebyś zobaczył tam rzeczy, których nie chcesz. Ale nie, pytanie o to, jak oceniasz pracę Sejmu, to jest pytanie, jak nie wiem, jakbyś się zapytał kamienia, nie o ocenę pracy. Nie, przepraszam cię, odczepmy się od kamienia, bo kamienie nie biorą delegacji, nie biorą ryczałtu na paliwo, prawda? I też nie mają samochodów. I to jest przewaga kamieni. Jak niektórzy posłowie, którzy biorą te ryczałty. Także przewaga... Nie obrażajmy kamieni. Dobrze. Jeszcze ja mam znowu ciekawą polityczną analizę z prasy, bo trudne sprawy do rozwiązania, które PiS zostawi kolejnemu rządowi. Jakieś to. Zerowa stawka VAT na żywność do 31 grudnia. Tak czyli, będzie, tak. Czyli jak nic z tym nie zrobią, to od 1 stycznia ceny produktów żywnościowych w górę. To w spożywczakach pierdyknie. Tak. Ceny prądu i ciepła zamrożone też tylko do 31 grudnia. Jak nic z tym nie zrobią, to pierdyknie. Więc od stycznia albo drenujemy dalej budżet, albo ceny pierdykną. No tak będzie. Ale ja już widzę te zebrania koalicji, nie? Po co nam to było? Po co myśmy może wygrali? Może by unieważnić te wybory jakoś? Zróbmy reasumpcję, bo przegramy. Tak, bo tak se siedzą, mówią, kurde, trzeba było lepiej siedzieć, zbierać te butelki, oddawać do skupu. Kasę za kaucję brać, nie? Byłoby lepiej. Mniejsze wyrzuty sumienia. Który szukają winnego? Który kretyn wymyślił, żeby się ścigać z PiS-em o wygraną? Jedyna nadzieja opozycji, że jednak premier Morawiecki zbierze tę większość i PiS-owskie się same wywalą. Wyrypią się. Pierdykną. Pierdykną. To jest ulubione słowo. Sami się roztentegują o własną zajebistość. Słuchajcie, ale jest jakaś być może nadzieja. No.
że coś jednak w kraju drgnie, że drgnie w rajstopach, bo jest taka w tym tygodniu... Czyli w rajstopach? Ogólnie jako takich. To są takich to są takie, metaforycznych rajstopy. To są rajstopy metaforyczne. Rajstopy rozumiane jako kraj. Dokładnie. To są rajstopy naszych nadziei. Wyobraźmy sobie, że te rajstopy to Polska. To no są, nie, ale to tak. No, to rajstopy naszych nadziei, bo taka informacja biegła ten tydzień, że Szymon Hołownia chce być trzecią osobą w państwie, czyli marszałkiem. Chce a to być, tak, to on to już Sejmu, cały czas powtarza. I to jest niegłupi pomysł, bo to na prima aprilis by mu się zamiast laski marszałkowskiej podłożyło Prokopa na przykład, nie? Stuknie nim i razem poprowadzą jakiś taki program, nie wiem, mamy mandat. Ale to bo to Szymon Hołownia nie jest jedynym, który chce, bo tam Czarzasty, Włodzimierz też chce. Jest taki pomysł, żeby marszałek był rotacyjny. Takie, żeby życie miało smaczek, raz Czarzasty, raz Chłopaczek, taki w sensie. Czyli prawdopodobnie będzie prowadził obrady na obrotowym krześle, czy tak? Tak, i to będzie właśnie rotacyjny marszałek. Tak, tak. O Boże, rotuj się kto może. Nie. Rotuj się kto może. Kto jest teraz trzecią osobą w państwie? A nie wiem, na kogo wypadło, nie? To są... dwie trzecie osoby. Tak. Czyli będzie z pięć trzecich osób w państwie. Tylko dostaniesz pytanie, nie wiem, w szkole na przykład. Kto jest teraz marszałkiem Sejmu? No i pała, i siada, i ten, dostajesz laskę dostaniesz. Dobra, ale posłuchajcie, bo teraz jest pierwsza strona faktu piątkowego, w tym z tego tygodnia mam, tutaj sobie zanotowałem historię. Lider Agrounii, pamiętamy, Michał Kołodziejczak mówi, bimber powinien być legalny. To teraz o tym mówi. Ja nie wiem, oszalał. Przecież taką obietnicę wyborczą, nie wiem, w wyborach, jakby złożyli, to by mieli, nie wiem, 60% najmniej. Na Podkarpaciu co najmniej dokładnie. 60%. Tak. Podkarpacie i Podlasie biłoby brawo w lokalach wyborczych, głosując na Kołodziejczaka. PiS by nie miał żadnych... I Koalicji Obywatelską. Bo czym to przebijesz? Tak. Że co, że powinien być bardziej legalny? No nie, nie. Tu się kończą jakby obietnice wyborcze. Dokładnie, po tym już nic, po tym już nic. Po tym żadna nie przejdzie. Teraz to wymyśli pani Kołodziejczak. I jeszcze jedno, bo nie wiem, czy to temat polityczny, ale myślę, że tak, bo w informacji pojawia się nazwisko Tusk, więc raczej polityczna. To jest polityka pełną gębą. Jedna Tusk, gazeta odwiedziła sklep, gdzie robi zakupy Donald Tusk. No. I szok i niedowierzanie, pasztetowa po 30 zł. Za pasztetową 30? Pasztetowa 30. Przecież to chleb miał być po 30. A tu pasztetowa 30 będzie Tusk. A pewnie ta pasztetowa tuskowa to jest z mięsem tam. W ogóle są takie w ogóle? No Tusk takie je, ale to kto bogatemu zabroni? No ja, bogate to mają muchy w nosie. Jak Tusk jest w Krakowie, to kupuje polędwicę sopocką, nie? Sopocką. A w Sopocie sobie kupuje kiełbasę krakowską. No. Takie tam fenaberie. Kto bogatemu zabroni? Wiesz, on ma buty za 4000, to co? To ma i pasztetową z mięsem. Ma w czym tuptać do sklepu po pasztetową. Jednego sprzeda, to cała rodzina Tusków ma na ten... na pasztetową do końca roku. Dobra, ale słuchajcie, bo w ostatnim Pulsie mówiliśmy, w Pulsie Plus, co poniedziałek mamy dla was taką pozycyjkę, mówiliśmy o lokalizatorze pod limuzyną pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jest tu gdzieś odcinek, sobie sprawdźcie, kto szpiegował prezydenta. Dokładnie. Tam. I tutaj mam nagłówek z tego tygodnia, z pierwszej strony gazety. Prezydent może mieć kreta. Rany boskie, tylko niech tego nie pije, bo to się do rur wlewa. To jak mu przeczyści rurę... Nie. A może upiekł po cichutku z panią Agatą kopiec kreta? Albo im tam jakiś kreci gryje pod pałacem nie, bo to chodzi o ten właśnie ten taki szpiegowski lokalizator pod limuzynką, pod prezydenckim autem i nie wiadomo do tej pory, kto go założył. I takie rzeczy na pierwszą stronę w gazecie dawać. Gdyby było wiadomo, kto. Takie nudy. Kopiec kreta u Dudów. U Dudów. No to jest na pierwszą stronę. Albo Andrzej 54 litry wypił kreta. To jest na pierwszą stronę. Dobra, ja mam coś pozytywnego teraz, uciekając od polityki. Polacy jednym z najuczciwszych narodów świata. Zawsze to mówiłem. W pierwszej piątce Szwajcarzy, Norwegowie, Duńczycy, Szwedzi i na piątym miejscu na całym świecie Polacy. Czyli Skandynawia, Szwajcaria i my. Że jak to mawiają Francuzi, którzy są nieuczciwi z tego, co widzę. A brali naszych polityków pod uwagę? Wiesz, chyba brali, bo bez nich bylibyśmy na pierwszym miejscu. No tak. Także to jest, wiesz, naprawdę. Nie, ja mam jeszcze coś z polityki międzynarodowej. O, międzynarodowa, to czekaliśmy na to. Tak. Z niecierpliwością. Ja w ogóle od początku mówiłem, kiedy międzynarodowa, zacznijmy od niej. Tak sobie myślałem. Ale czekaj, w którym punkcie ostatnio opowiadaliście coś o Korei Północnej? No, już chwilę temu. No i widzisz, słuchacze tak plusu tacy chodzili zagubieni. Ale mówiliśmy o Kenii, mówiliśmy o Nigerii, mówiliśmy o Mołdawii. O Mołdawii mówiliśmy. Cio teraz. Kim Jong-un, znamy. Kim Jong-un, szef Korei Północnej, wydał zakaz samobójstw.
To, to fajny. To... A jaka jest kara za samobójstwo u nich tam? Kara śmierci, nie? Aha, aha. To znając Kim Jong-una, to dla siebie i dla rodziny. No. Pewnie przez powierzenie. No. Ale rzeczywiście tutaj troszeczkę ciężko jest to karać, no bo co? Nie chyba, że samobójstwo rozszerzone jest karą. No może. To znaczy? No, że babcia, dziadek. No to znając Koreę Północną, to... Nie, nie, to... Ale czekaj, jak jesteśmy w temacie śmierci, to ten tydzień obfitował w różne atrakcje. Pan nie przypominał nam, że tak powiem, no sprawu jesteś i w proch się obrócisz. Tutaj nie? troszkę tam Halloweeny, tutaj te. Coś tam, tutaj... Obserwowałem dopadające się znicze, więc wiem, że wszystko się kończy. Uwaga, to teraz trochę przyziemnych tematów. Koszt pochówku dwukrotnie przekroczył wysokość zasiłku pogrzebowego. A prognoza nie pozostawia złudzeń, będzie coraz drożej. No jak tak dalej pójdzie z cenami, to pochówek, za pochówek, nie, że będą takie wysokie, to te pieniądze z KPO i reparacji niemieckich to pójdą w piach na pogrzeby. No, może tak jedynym, którego normalnie pochowamy... Nie, to potem będą procesy. Dobra, to ja rzucę... Ja właśnie, bo ja chciałem rzucić po wyborze, jeśli mogę oczywiście. No to tak, tak. Wszyscy do urny. Bo to taniej jest, bo to urna to taka, na przykład może być puszka po kawie z napisem herbata i już. Albo po prostu musimy się zawziąć i długo żyć. I jak nikt nie będzie umierał przez jakiś czas, to ich tych wszystkich tam od zakładów pogrzebowych przypili. Słabski, Łebski gościu ten Tomkowicz. Przepraszam bardzo, kichnąłem, ale wtedy to, widzicie, ja sobie wyobrażam, że do firmy pogrzebowe chodzić po domach, mieszkaniach i prosić, żeby ktoś umarł tak, tam, czy, no, nie? Czy jest tu jakiś kandydat do umarcia? No, tak, będą zachęcać. Drugi raz pochowamy cię z 50% zniżką, trzeci raz za darmo. Tak, kup sobie u nas dwie trumny, trzecią dostaniesz tutaj darmowo. Tak, tak, będziesz miał trumnę z głośnikami. Tak. Na przykład. Tak, fajne. No i tutaj widzicie, i u nas... Będzie pite chyba dzisiaj. A co? Ja, weekend. I u nas elegancko, nie? 1 listopada, a za tych zagranicach Halloweeny. Halloweeny, tak, jakieś szataństwa takie. Tak, pojawiły się zdjęcia z halloweenowych imprez gwiazd Hollywood, ale jak co roku szał zrobiła modelka Heidi Klum. Ona podobno co roku tylko czeka na Halloween, żeby się przebrać i rozwalić w tym system. Roku się za co przebrała? Została pawiem. Paw? To no narzeczony ją zwrócił? Kochanek narzeczony. Cenny żart. O rodzinie. Naprawdę. Taki pęda, był bal w przedszkolu i wbiega Jaściu, czerwony rajstop. Stopy, czerwony gol, czerwona czapka i kostka masła w buzi, nie? I pani się pyta, za co się, Jasiu, przebrałeś? A Jasiu, za wągra. Bardzo. Ale czekajcie, ale jak ona, widzisz, została pawiem, no to trochę, wiesz, niby Hollywood, a imprezy jak w akademiku, gdzie nie pójdziesz tam paw. Coraz lepiej. My musimy dać na początku tego pulsu ostrzeżenie, żeby nie przy jedzeniu. Dobra. Nie przy śniadaniu. Przepraszamy wszystkich tych, którzy teraz przy posiłku. No. Słuchajcie. Ale na przykład, jeśli ktoś się w Europie przebrał za dynię, to możliwe, że to była polska dynia. Jest taka szansa. Bo Polska jest największym producentem dyni w Unii Europejskiej. Polskie sukcesy w pulsie tygodnia. Jedynie. Produkujemy 400 tysięcy ton dyni rocznie. To dużo. I to jest aż dwa razy więcej niż druga w tym zestawieniu Francja. Proszę. Brawo Polska! Brawo. Francja, gońcie ślimaka! Ścijcie żabę! Tak. Ale ja też, popatrzcie, za PiS o takich rzeczy nie było. Nie? Donald Tusk wygrał wybory i patrzcie, jak już jesteśmy drudzy w Europie, jeśli idzie o dynię. No pierwsi w Europie. Pierwsi w Europie. I od razu rozróżniajmy, nie? Że te nasze nic nie mają wspólnego z Halloweenem. Nie. Nasze są prawdziwe, te dziadowe. Takie porządne na dziady. Tam pamiętam, że Konrad rzeczywiście, zanim się stał Gustawem, to właśnie tam... się przebrał za dynię. Biegał z dynią w koło cmentarza. To be or not to be, pytał dyni. Przecież pamiętam, że tak. A wiecie, że w ogóle ci Celtowie prastarzy, to przecież jak oni tam byli Celtami, jak powstawał Halloween, to nie było dyni. Nie. Tylko oni mieli rzepy takie długie. Takie duże rzepy. Tak? I w tych rzepach robili. Buty mieli na rzepy. Nie. Takie, wiesz, rzepy stały przed domem. Dopiero potem, jak do Ameryki święta trafiło, to tam nie było rzepy. I to się pojawiło lobby producentów dyni. Halloween, to zróbmy dynię. I stąd jest dynia. Ale to fajnie, że jesteśmy pierwsi. No tak. To jest naprawdę. Ale czegoś się człowiek uczy, nie? Przy tym pulsie tygodnia. Nie, bo ja oglądam te nasze pulsy, to ja wiem, znam się na świecie. Tak. Dobra, proszę, to ja mam teraz historię, dobrze? Tak. Bardzo ważne, wydaje mi się. No. I to też jakaś nauka z tego też będzie płynęła. No bo skoro 1 listopada za nami, to znaczy, że już za dwa miesiące Mikołaj. Mikołaj za dwa miesiące, potem zaraz będzie Sylwester. Jakie za dwa miesiące? Mikołaj za miesiąc już prawie.
Co ty, czekaj, przepraszam, coś... Dobrze, nie, no dobrze mówiłeś. Dobrze mówiłeś, nie, spokojnie. Mikołaj za miesiąc i niecały tydzień. Ty, to ja mojemu dziecku nagadałem głupot, żeby mi się pomyliło, że za dwa miesiące jest Mikołaj. No to co? To za miesiąc. To pod choinkę mi kupisz. To wtedy już będziesz miał wyprzedażę. Rzeczywiście, super. Za miesiąc jest Mikołaj, a Sylwester za niecałe dwa. No. I tutaj, bo mam nagłówek z prasy o Sylwestrze, to mało czasu nam zostało. A już teraz są, już do bańki czekają tam. Obok zniczy widziałem, że już są Mikołaje normalnie do kupienia. Piękna sylwetka na Sylwestra. Taki nagłówek był, jak to kliknąłem. I to specjaliści radzą przejść na dietę biblijną. I co to się robi? Czyli przez 40 dni... Tak jak w czasach biblijnych, trzeba jeść kefir, baraninę i chleb z młodego ziarna. Nie wiem, skąd wziąć o tej porze młode ziarno. Może jest. Nie. I nie wolno jeść owoców, to są zakazane, i najbardziej nie wolno jeść jabłek. To biblijne jabłko, ale nie wolno jeść. Do tego nieco manny z nieba, tam nie wiem, 7 lat chudych. 7 lat chudych, 40 lat latania po pustyni i będziemy mieć sylwetki jak młody Bóg. Ale słuchajcie, to nie zmieniła do końca... się ekipa, to będzie 7 lat chudych teraz. Ale czekajcie, nie do końca to jest prawda z tą dietą biblijną, że to są takie, że są takie ograniczenia, bo przecież, pamiętacie, z Biblii ojciec kazał zabić wołu, jak mu wrócił syn marynowany. Nie? Także tatara można. Okay. Oczywiście, jak wam wróci syn marynowany, bo jak nie, to... To jest... Ktoś zjedzcie syna niemarynowanego, ale to nie jest ten smak. To za głupoty są. Dobra, teraz dział kultura i sztuka współczesna. Cześć, to poprawię sobie kołnierzyk. Katalońskie muzeum zorganizowało specjalne zwiedzanie wystawy z antycznymi posągami. Się wszyscy zapinacie, to ja też. Wszyscy zwiedzający ochotnicy byli nadzy. Pomysłodawcy wycieczki twierdzili, że dzięki nagości zwiedzający mogli poczuć jedność z posągami, żeby czuli się dokładnie tak samo jak dzieła, na które patrzą. Czyż to nie piękne? Piękne. Tak. To jest taka dosłowność, nie? Ale trend dobry. Bardzo dobry. Ale wchodzisz na Golca, oglądasz sztukę. Ale nie, spróbujmy ten trend tej dosłowności przenieść na nasz grunt i zorganizujmy takie dosłowne oglądanie na przykład bitwy pod Grunwaldem. Tak, i wszyscy przyjdą ze swoimi dżidami, z maczugami, mieczami, tak. Żeby poczuć jedność z panami na obrazie, prawda? Bo się tam między sobą naparzy. Dżidami. I w czerwonych rajstopach, w czerwonym golfie idziemy oglądać obraz Stańczyk. Tak. Bez masła. Bez masełka w gębie. Ale czerwona czapka może być. Bardzo dobre. Albo bociany. Tak? Ty, ale w tym tygodniu... Klekoczesz. W tym tygodniu coś było w powietrzu z tym rozbieraniem. Ja się codziennie rozbieram do kąpieli na przykład. Bo znowu w USA policyjny pies zatrzymał całkiem nagiego, uciekającego mężczyznę. Za co go zatrzymał? Ale słucham? No za co go zatrzymał jak nagiego? No. Za nosek? Nie. O Jezus, przerażyłem się, o co ty pytasz. Nie. Za kradzież limuzyny. Ale nie wiadomo, dlaczego złodziej był nagi, tak pisze. Nie wiadomo dlaczego, on się rozebrał. I że też Amerykanie na to nie wpadli. Przecież jak się rozbierzesz, to potem jesteś... To tak, tylko podpowiadamy amerykańskiej policji, może też słucha pulsu, żeby wiedział, tym amerykańskim psom, tak? Że ktoś się nagi, znaczy się rozebrał, prawda? Tylko to trzeba jeszcze teraz ustalić, dlaczego się rozebrał i jakby jesteście w domu. You are in the house. I zostańmy w temacie na gości. No, lubimy tę sprawę. Z cyklu ciekawych badań. Naukowcy badają, czy da się rozmnażać w kosmosie. I jak czytam, są powody do optymizmu. To super. No. To jest, bo ja zawsze zastanawiałem się, to jest super. Tylko warunkiem jest, że znajdziesz przedstawicielkę albo przedstawiciela płci przeciwnej do twojej własnej w tym kosmosie. I złapiesz go. Bez grawitacji i go złapiesz, to wtedy rzeczywiście się można rozmnażać. Znaczy, to też aż tak bardzo to bym nawet nie eksperymentował. Na razie proponuję zostać przy osobnikach tej samej rasy. Mówisz o ludziach generalnie. Tak. I wtedy już się tam bawcie w tym kosmosie, nie? Ale dlaczego? Jeśli partner ci UFO, to może być zielony, nie? A taki żart. Ale nie, słuchajcie. Że UFO. Ale zielony ludzik. Nie, to śmieszne, doceniamy. Ale spójrzcie, pali ich rozmnażanie, ale najbardziej przerąbane jest w stanie nieważkości na stacji kosmicznej smażenie naleśników. Tak. Bo widzisz, podrzuca naleśnik na patelni do góry, a ten sukinko nie ląduje ci z powrotem, tylko obryzguje ciastem innych kosmonautów, nie? Ale to jeszcze wcześniej w ogóle, jak rozbijesz jajka, to potem latasz za nimi z patelnią i je gonisz. I oni mówią, pacanie, co robisz? Krzyczą ci obryzgani, nie? Na których to ciasto, wiesz, poleciało, którą chciał smażyć, a ten liże patelnię. A przecież z tego dzieci nie będzie. Zlizania patelni jeszcze nigdy w historii świata dzieci nie było. Nie było. I dobrze, że w końcu ktoś to powiedział głośno. Tak. To ja mam w tym samym temacie, tylko nie kosmosu akurat, ale
temat, kierunek, w jakim zmierza polskie celebryctwo. No. Tomasz Karolak, lat 52, wyznanie w gazecie, płaciłem za seks. Kto nie płacił? Ja też. Ja też płaciłem przecież. No, a później żeśmy musieli co? Okna sprzątać, naczynia zmywać, firanki odkurzać, firanki wieszać. Pościel do magla. Dobra, ale ostatnio doszło do jeszcze jednego wiekopomnego wydarzenia, które już nie tylko doprowadziło nas na koniec internetu, ale mam wrażenie, że cywilizacji jako takiej trzeba wracać z powrotem. Na drzewa. O tym jeszcze w Pulsie tego dnia nie mówiliśmy, ale trzeba z kronikarskiego obowiązku. Walka Freak Fight. No. Na pewno widzieliście, na pewno słyszeliście, chyba każdy o tym słyszał. Tam w jednej klatce walczyła matka pato streamera Daniela Magikala, Gocha. No. Z jego byłą dziewczyną, znaczy to jest Gocha, to imię, to jest mama. Tak. Mama walczyła z jego byłą dziewczyną Nikitą. Tak. No. Oglądalność jak fix, wygrała mama. Mająca stały promil we krwi. No, ta Gocha. Ale co dalej, słuchajcie, z tym walki ze zwierzętami? Wiesz co, no niżej pato... Z pszczołą? Niżej pato celebry są chyba tylko politycy, więc to może oni gdzieś do klatki. Biedroń-Skaczyński. Tak, Krystyna Pawłowicz w kisielu. Pay per view. No. Albo ten, Najman. Wiem, że to nie jest polityk, ale Najman z własnym cieniem. To by było... To by był remis. Tak, albo by dostał od cienia. Ewentualnie nasza kadra z Mołdawią w klatce. W klatce? To się dzieje. W klatce to może mieliby szansę. Jedziemy z tym. To, ale może jeszcze czas, żeby pan Daniel, Dawid, nie, Daniel Magikal i organizatorzy tych walk, to może na przykład, żeby zaczęli się bić z własnymi myślami. Z własnymi myślami? Z własnymi myślami. To wygrają walkowerem. Ciężko walczyć z czymś, czego nie ma. No... Idziemy w złym kierunku. Ty jeszcze kolorowe portale. Ja mam czarne. Jessica Ziółek o rozpadzie związku z Arkadiuszem Milikiem. Cytat z wywiadu. Przestałam go pociągać w łóżku. Aha. No jest to mocny argument. No nie wolno przestawać pociągać w łóżku, ale są na to sposoby. Na przykład lekki katarek i pociągasz nosem już w łóżku. Dobre to jest. Albo delikatnie pociągnąć za wąsa. Czy tam na przykład każdy kołdrę w swoją stronę. Takie igraszki niewinne, nie? Poza tym, wiesz co, wina zawsze leży po obu stronach generalnie, a znając Milika, to możliwe, że on w ogóle nie trafiał do łóżka. Żart! Mogło tak być. To ja to mam... Nie celnie z główki. Mam... Ktoś tu mógł nieprzytomnie zapytać, z której główki, ale nie. Bo nie, mam to zdjęcie z przygody. Ludzie nieobyci by tak zapytali. Proszę, kącik chihuahua. Nieodbyci? Kącik chihuahua, nieodbyci. Kącik tak. Chihuahua, tak, kącik jesteśmy chihuahua. Tam, cały czas jesteśmy, nie wyszliśmy jeszcze. To mam zdjęcie z innego przygo portalu takiego. To jest dwóch mężczyzn gra w szachy. Szaleństwo. Aha. I tytuł jest taki. Sylwia Bomba relacjonuje poznanie Grzegorza Collinsa z jej ojcem. Cytat. Na pewno tatuś Bomba już go nie polubi. Tego Collinsa. Tam jesteśmy jako polskie celebryctwo. Tak? Czyli ewidentnie stary Bomba senior dostał baty w szachy. No, to też bym nie polubił. Tak. Ale ty się dziwisz, jakby ci, nie wiem, przyszły zięciu wjeżdżał, nie wiem, koniem na damkę to albo na królową. No, pierwszą partyjkę z zięciu, nie, to trzeba przerżnąć. No, panie Collins, no bądźmy poważni. No. Nie, idźmy tą drogą. To zatem, no, król jest nagi szachmat, prawda? No. Tak. Chyba, że... No. Co? Że Bomba sam się podłożył. No tak, tak, no to żeby jest... nie robić przykrości. Wielopoziomowy żart, że się Bomba podłożył. No i jeszcze jedna ważna informacja z polskiego celeberectwa. No. Michał Wiśniewski dostał 1,5 roku bezwzględnego więzienia za wyłudzenie kredytu. To jest ten Michał Wiśniewski od czerwonych włosów. Żony Wiśniewskiego straciły przez niego miliony. Będzie jeszcze składał apelację podobno. Tak. Ty, przytrzymaj mi okulary, bo płaczę z tego powodu. Ale słuchajcie, ta piosenka Keine Grenzen. Że nicht granice. Że no to chyba to, ona była właśnie o tym, że nie ma granic podłości, ludzka podłość. To jak idziemy z dobrymi żartami. No. No. Ciekawe, czy będzie siedział sam, czy ich troje. Będzie siedziało. Sępie miłości. No. Powiedz czemu będę siedział 1,5 roku. Powiedz czemu. No. Kończymy? Do śniadania w pudle nie dają dżemu. Idziemy w takim kierunku, że powinniśmy, a wręcz musimy skończyć. No nie wiem. Ale zabieramy się za moment, za puls tygodnia ekstra, taki super dodatek dla naszych mecenasów z Patronite.
Tak, i zabieramy się też wstępnie za nasz zupełnie nowy podcast Tak Było. Jeżeli jeszcze nie widzieliście Tak Były, to zobaczcie na kanale u nas na YouTubie, sprawdźcie Spotify'a, Tak Były, tam już są. Jest chyba 6 odcinków. Czy nawet 7. A, no i jeszcze ważna informacja dla patronów. Informacje o zlocie patronów na zamkniętej grupie na Facebooku. Tam wszystko jest podane. O. Tak. Jak doceniasz naszą pracę, to zostaw tam coś. Pracę? Ty to nazywasz pracą? Ale co masz zostawić? No, łapkę w górze pewnie tam, no i zróbcie, żeby dzwoneczek wam tam żeby zmienił kolor chyba z szarego na czarny, czy z czarnego na czerwony. No, w skrócie, zróbcie tak, żeby było dobrze i mówcie o nas dobrze na mieście. Zrób radiowcom dryń, dryń. Jacek Tomkowicz. Tomasz Odbratowski. Radiowcy lubią drynia. Przemysław Skowron, cześć, pa. Taki żart słowny, że dryń, dzwoneczek i dryń. Drink. Zrobił sobie drynia. Ja to ci potem rozrysuję tą, fajne, bo widzę, że... Na plaźmie. Zabawne, zabawne, fajnie. Fajnie, żeby tak skończyć z przytupem, fajny żart. Takim... Zostawiłeś sobie najlepsze na koniec, tak? To może tytuł odcinka, normalnie wiesz... Normalnie rozłożyło. Złe żarty i inne takie. Nie rozłożyło to powiedziałem.